Po przerwie witam Państwa ponownie i witam mojego następnego gościa, a jest nim były piłkarz i kapitan Piasta Gliwice, pan Jarosław Kaszowski. Na wstępie... Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Następnie oczywiście dziękuję panu za przyjęcie mojego zaproszenia i wizytę w naszym studiu. To ja dziękuję za zaproszenie. Jeśli będę mógł coś ciekawego powiedzieć, służę. Zapewne tak. Panie Jarku, jest pan wychowankiem Piasta Gliwice. Z tym klubem rozegrał pan 340 meczów, z czego 320 w lidze. Pana powiedzenie od B-klasy do Ekstraklasy. Jak już wspomniałem, był pan kapitanem Piasta Gliwice. Do dziś jest pan ikoną tego klubu. Przede wszystkim gratuluję pięknej kariery. Dziękuję. Zapewne ma pan co wspominać. Proszę się trochę podzielić pana sukcesami i proszę krótki powrót do przeszłości. No wie pan co, tak, rzeczywiście pamiętam, gdybym się tak musiał cofać do przeszłości, no pewnie nie starczyłoby nam czasu, natomiast to był taki moment w 97 roku, reaktywacja drużyny seniorów Piasta Gliwice. Ja kończyłem wiek juniora i zdecydowałem się na rozpoczęcie przygody w piłce seniorskiej właśnie w tym klubie. Wielu moich kolegów odchodziło, szukało sobie szczęścia w innych klubach trzecioligowych, czwartoligowych. Ja sobie zdecydowałem wtedy, że zacznę z Piastem w B-klasie, natomiast to też chodziło o to, że ja... Urodzony w Gliwicach, tak? Tak, urodzony w Gliwicach, do 10 roku życia mieszkałem w Sośnicy, w dzielnicy Gliwic, natomiast później przeprowadziliśmy się wraz z moimi rodzicami, z bratem bliżej stadionu Piasta i wtedy już jakoś tak mi to weszło w krew i chodziłem na treningi Piasta. Natomiast co do tej reaktywacji w B-klasie, ja z uwagi na to, że również grałem w halową odmianę piłki nożnej, to wtedy się zdecydowałem nigdzie nie szukać żadnego szczęścia i taka moja była decyzja, aby zostać. Zawierzyłem trenerom oraz osobom, które reaktywowały Piasta Gliwice. No i powoli pieliśmy się szczebel po szczeblu. Idealnym momentem był awans do Ekstraklasy. Był to rok 2008. Kto był trenerem wtedy? No tak, no trenerem był Piotr Mandrysz. Udało nam się awansować do Ekstraklasy. Z Rybnika. Tak, z Rybnika. Natomiast co ciekawe, to powiem, to było takie zwieńczenie mojej tej przygody, ponieważ awans do Ekstraklasy wywalczyliśmy idealnie w dniu moich 30 urodzin, 24 maja 2008 roku na stadionie Polonii Warszawa. Wtedy piękna bramka Piotrka Petasza zapewniła nam zwycięstwo 1-0 i to otworzyło nam drogę do awansu. Więc awans i powrót z Warszawy był przeszczęśliwy. Czyli piękny, autokar. Piękny prezent urodzinowy. Tak. Ja do dzisiaj mogę sobie to wspominać rzeczywiście, że w dniu 30 urodzin awansowałem do Ekstraklasy. Oczywiście możemy sobie gdybać, że trochę późno, ale zawsze coś. I w Ekstraklasie byłem 2 lata, zagrałem troszkę tych spotkań, więc cieszę się z tego, bo co ważne, w każdym roku i każdy nasz awans, który był, czy to z B-klasy, z A-klasy, okręgówka, czwarta, trzecia, druga liga, sztuką było się dostosować do poziomu i mi się to udawało. Ja z roku na rok grałem w coraz wyższej lidze. I coraz lepiej. Tak, i oczywiście były momenty, że usiadłem na ławce, były momenty troszeczkę gorsze, gdy wydawało się, że chyba nie dam rady. Natomiast jakoś tak trzeba było znaleźć w sobie tą wewnętrzną siłę i udawało się znaleźć tę siłę. No, ale na tym polega sport i piłka nożna, tak? Tak, dlatego ja wiem jedno, że nigdy nie można się poddawać i zawsze trzeba wierzyć i marzyć. Ja miałem takie marzenia, gdzie... Chyba tego uczy sport. Wydawałoby się to naprawdę nie do zrealizowania, bo kto by mógł pomyśleć, że wtedy, gdy sobie to wyobrażałem, że tak. Nie, no Ekstraklasa nie. Mi się wtedy marzyła druga liga, to będzie wow, jeden wielki sukces. Natomiast gdy w drugiej lidze widziałem, że naprawdę gramy dobrą piłkę i umiemy grać i byli różni trenerzy, przewijali się przez naszego Piasta Gliwice, to trzeba było, kurczę, zrobić coś do przodu. Ja się cieszę, bo pracowałem z różnymi trenerami, pracowałem z trenerem Jackiem Zielińskim, obecnym trenerem Krakowi, pracowałem z Piotrkiem Mandryszem, z Markiem Wleciałowskim, z Marcinem Broszem, z Józkiem Dankowskim, trenerem, więc to, kurczę, jakby nie patrzeć, no warsztat mogę porównać wielu trenerów i cieszę się, że tych trenerów poznamy, bo każdy trener czegoś mnie nauczył.
Jasne. Przejdźmy teraz do spraw bieżących, do zakończonego sezonu ligowego. Piast zajął 5. miejsce w Ekstraklasie. Porozmawiajmy więc o grze i meczach Piasta w trakcie tego sezonu, w trakcie całych tych rozgrywek. Jaki był ten sezon Pana zdaniem dla Piasta Gliwice? Sezon dziwny. Powiedzmy sobie szczerze, jesień fatalna, obrona przed spadkiem. Wiele meczów może nie... Wskazywało na spadek. Wiele meczów nie... Tak, tylko że było wiele meczów, w których Piast grał dobrze, nie zdobywał punktów i widać było, że ta drużyna psychicznie jest w dołku. I to było dziwne. Rzeczywiście to było dziwne, ponieważ rok temu ta wiosna była dobra i wydawało się, że jesień powinna być również w miarę w porządku. Na pewno apetyty były dość wysokie i wiem, że wiele osób w klubie myślało o grze w pucharach europejskich przed sezonem i tak stawiało swój cel, natomiast no, tutaj były duże problemy. Wiemy, że trenerem był Waldemar Fornalik, który no, zrobił kilka ogromny, sezonów był, ogromny wynik zrobił z Piastem i wiemy, że zawsze udawało mu się z każdego dołka wyjść, nawet jeśli drużyna wcześniej w niego wpadła. Wiosny miał zawsze rewelacyjne, no i każdy czekał, aż ta jesień tak naprawdę, aż Piast zdobędzie kilka więcej punktów jesienią po to, aby wiosną mógł zaatakować. I chyba ta zmiana przyszła, niektórzy mówią za późno, zmiana trenera, bo przyszedł Aleksander Wukowicz, niektórzy mówią, że nie trzeba było zmieniać i poczekać na wiosnę. Natomiast, co by nie powiedzieć, to przyjście trenera Wukowicza, szczególnie po przepracowaniu okresu zimowego, pokazało, że jest to trener, który może wiele osiągnąć w piłce. I prawdę mówiąc, no, Piast podobał się wiosną. Grał dobrą piłkę, umiał zdominować przeciwników, bardzo dużo biegał, grał wysokim pressingiem i to spowodowało, że ta drużyna zaczęła punktować i to punktować dość regularnie. No i była groźna dla wszystkich. Pamiętajmy, że chyba w roku 2023 Piast zdobył, jeśli się nie mylę, najwięcej punktów z wszystkich drużyn. Wiosną. Tak, więc gdybyśmy teraz mieli liczyć tylko to, no szalenie ciekawie zapowiada się jesień, znaczy nowy sezon 2023-2024, ponieważ patrząc na to, jak wyglądają nasze tutaj kluby z regionu, to znaczy Piast, Górnik czy Raków, no to są drużyny, które ich forma napawa optymizmem. Więc tutaj jestem szalenie ciekawy Mówi Pan o sezonie 2023-2024, tak już Pan wspomniał, na pewno trzy zespoły z województwa śląskiego będą grały w Ekstraklasie i duża szansa stoi przed ruchem Chorzów, który po kilkuletniej przerwie, absencji ma szansę powrócić do najwyższej klasy rozgrywkowej i grać w Ekstraklasie. Czy świadczy to o powrocie Śląska do dawnych, starych, dobrych czasów piłkarskich, kiedy w polskiej lidze grało nieraz 6 czy 7 zespołów z naszego regionu? No rzeczywiście, te czasy się zmieniły. Wiele klubów musiało zacząć od nowa, wyjść na prostą i chyba to było dobre. Nawet na zdrowie chyba wyszło, oczywiście, że tak. Patrzymy na Widzew, jak się odbudował, patrzymy teraz na Stal Mielec. Dokładnie, wszystkie te kluby gdzieś musiały na nowo sobie ułożyć... Życie po nowemu. Dokładnie, życie po nowemu. No i cóż, imponuje mi ruch Chorzów. Od kilku sezonów rzeczywiście idą jak burza. Tam jest świetna atmosfera, rodzinna atmosfera, patrząc na to, jak oni grają. Wydaje mi się, że no nie powinni wypuścić tej szansy, ale nauczeni różnymi doświadczeniami powinni tutaj zrobić wszystko i dmuchać na ziemię, ale zrobić wszystko, aby awansować. No. Pamiętajmy, ja ich teraz kibiców Ruchu widzę bardzo często, ponieważ pamiętajmy, że Ruch Chorzów gra swoje mecze w Gliwicach. Ja mieszkam niedaleko stadionu, więc widzę ich i słyszę ich doping. Widzę, co tam się dzieje, jak oni żyją tymi meczami Ruchu Chorzów. I wydaje mi się, że no takie atmosfery, jaką oni potrafią wytworzyć na stadionie, no to powoduje, że ci przeciwnicy mają troszeczkę spętane nogi i wydaje się, że tutaj Ruch może liczyć również na swoich kibiców. No cóż, mają mały kroczek do zrobienia. Porażka Wisły Kraków z Sosnowcem
spowodowała, że na nowo odżyły u nich te wszystkie nadzieje i wzięli głęboki oddech. Wydaje mi się, że będziemy mieli kolejną drużynę. Na ten moment są w Ekstraklasie. Tak, ostatnia kolejka. Życzę im też. Myślę, że każdy... Wszyscy życzymy, bo to... Czekamy na te mecze święta. To będą mecze święta. No wie pan, to będą jedne wielkie święta, jeśli chodzi o mecze Górnik, Piast, Ruch. No, to, czyli to cieszy się tego... pan z tej dużej ilości śląskich zespołów. Tak, ja się cieszę. A cieszę się też jak dlatego, że... Śląski. Cieszę się również Śląska. Dlatego, że ja w piłce halowej, gdy grałem, występowałem w Kliereksie Chorzów. Po sąsiedzku z Ruchem Chorzów, więc też chciałem, żeby ten Ruch, wiemy, że zasługuje na to, żeby grać w Ekstraklasie. To tak na szybko, proszę mi powiedzieć, wrócimy jeszcze do tych rozgrywek, które zakończyły się Ekstraklasy, rozgrywek Ekstraklasy. Mistrzem Polski Raków Częstochowa, który wyprzedził Legię Warszawa i Lecha. Niestety ligę opuszczają Miedź Legnica, Lechia Gdańsk i Wisła Płock. Piąte miejsce Piasta, szóste miejsce Górnika Zabrze. Czy był to sezon bogaty w niespodzianki? Co pana zdaniem jest największą niespodzianką lub wręcz sensacją tego sezonu? No wie pan, nigdy chyba nie spodziewałbym się, że spadnie Lechia lub Wisła Płock. Mm-hmm. Drużyny, które mają fantastyczne stadiony, piękne stadiony Wisła Płock. I dobre budżety chyba, tak? Które otworzyła niedawno, która otworzyła i coraz więcej ludzi chodzi na te mecze. Wisła Płock, która... była w czubie tabeli i nie wiem, co się stało wiosną, że oni przestali punktować. No Lechia, wydawało się, że to jest solidny klub z potężnym zapleczem zarówno finansowym, jak i organizacyjnym. 13 lat w Ekstraklasie chyba. Tak. Duże miasto zasługuje na to, żeby grać, mieć drużynę w Ekstraklasie. To są takie zagadki dla mnie. No i te takie... W chwili obecnej Trójmiasto będzie bez Ekstraklasy. Dokładnie. No i Arka, i Lechia, tak. No muszą sobie kolejne kluby poukładać życie na nowo i wrócić silniejsze. Taka jest prawda. Natomiast cieszę się z tego, że Lech pokazał, że można łączyć grę w pucharach z grą w lidze. To jest ważne. To mam nadzieję, że pokazał tą taką ścieżkę innym klubom, że nie ma wytłumaczenia na to, że gramy w pucharach, to w lidze możemy nie mieć dobrego sezonu, bo uważam, że grali naprawdę dobrą piłkę i oprócz tego, że świetnie pokazali piłkę naszą w europejskich pucharach, świetnie nas reprezentowali, to oprócz tego dołożyli naprawdę dobry wynik w lidze i z tego mam nadzieję, że inne kluby wyciągną wnioski. I to, że można i tu, i tu. Że można i tu, i tu. I naprawdę na tym można zarobić dobre pieniądze dla klubu i zainwestować je po to, aby szkolić kolejną młodzież. Tak. Pytanie o futsal. Wspominał pan już o futsalu. Na tym polu odniósł pan również spore sukcesy. Jest pan 29-krotnym reprezentantem Polski. Czy do dziś jest pan blisko tej odmiany piłki nożnej? Tak, rzeczywiście największe sukcesy moje były, gdy występowałem w Kliereksie Chorzów, czy gdzieś tam wejście do ósemki Ligi Mistrzów, puchary, nie puchary. No fantastyczna, zresztą była fantastyczna drużyna, którą założył pan Zdzisław Wolny. Serdecznie go pozdrawiam, jeśli mogę, bo do dzisiaj wspominam to z utęsknieniem. Natomiast jeśli chodzi o futsal obecny, kilka meczów udało mi się oglądnąć z uwagi na to, że niektóre lecą w telewizji, są pokazywane w telewizji, więc też oglądam. A na ostatnim meczu, na jakim byłem, to był barasz między Sośnicą Gliwice a AZS-em Gdańsk o wejście do Ekstraklasy i to było chyba niecałe 3 tygodnie temu, więc widziałem to na żywo i cieszę się, że kolejna drużyna z Gliwic awansowała do Ekstraklasy futsalu. Mhm. Ostatnie pytanie. Prowadzi pan swoją Akademię Piłkarską w Gliwicach. Jak przebiega szkolenie pana przyszłych piłkarskich następców? No tak, rzeczywiście. Kilkanaście lat temu założyłem Akademię Piłkarską Team Gliwice i udało nam się stworzyć coś fajnego. Naprawdę wydaje się, że ten projekt rozwija się już nawet nie z roku na rok, ale z miesiąca na miesiąc. Obecnie wraz z naszym partnerem Markiem Ślibodą, firmą Marko, wybudowaliśmy w Gliwicach piękny ośrodek piłkarski z balonem Marko Football Center, gdzie trenujemy. Podobno bardzo nowoczesny. Bardzo nowoczesny, rzeczywiście nowoczesny, łączenie balonu z budynkiem, czego nie ma nikt inny praktycznie w Europie. I zapraszam serdecznie do obejrzenia. Natomiast tak, trenujemy tam, to jest nasz dom.
Odbywa się tam szereg eventów, już coraz lepiej to wszystko funkcjonuje, ponieważ myśmy to otworzyli półtora roku temu, więc jeszcze jest to nowy ośrodek, ale już wiemy, że w przyszłym miesiącu będziemy przejmować kolejne boiska. W Gliwicach planujemy zrobić naprawdę dobre ośrodki sportowe, treningowe dla najmłodszych dzieci, bo to jest najważniejsze, szalenie istotne. I cieszymy się, bo sukcesy są. Dla nas sukcesem każdym będzie powołanie zawodników do kadry, Śląska, Podokręgu, więc mamy te sukcesy. Drużyny rywalizują z najlepszymi i to jest tutaj najważniejsze. Oczywiście nie zapominamy również o tym, że te najmłodsze roczniki, które są, nie stawiamy im sobie za cel wygrywanie meczów, ale rozwijanie się i to jest najważniejsze. Mam nadzieję, że coraz więcej trenerów patrzy na to również w ten sposób i widzimy, że jest u najmłodszych tych dzieci coraz lepsze wyszkolenie techniczne. W tym chcemy iść, do tego dążyć i chciałbym, żeby każdy dążył do tego, bo widzimy nawet z sukcesami kadra Polski U17, jak rywalizowała również teraz na Mistrzostwach Europy. Nie mamy się czego wstydzić, naprawdę mamy zdolnych, młodych chłopców, których można dobrze wyszkolić. Czyli na rybek jest. Dokładnie. Ma pan piękny cel i ambitny. Panie Jarku, dziękuję panu za dzisiejszą wizytę w studio w sportowym weekendzie z TVT. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy Państwo, moim gościem był piłkarz i ikona Piasta Gliwice, były piłkarz i ikona Piasta Gliwice, pan Jarosław Kaszowski. A ja dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na sportowy weekend z TVT. Będzie to wydanie specjalne ze Stadionu Śląskiego z Memoriału Janusza Kusocińskiego. Program poprowadzę wspólnie z Lucyną Langier-Kałek. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Dziękuję.